Wiele sezonów Jakuba Popiwczaka w Jastrzębskim Węglu, ale no chyba nie było piękniejszego niż ten. Nie dość, że zagracie w finale Siatkarskiej Ligi Mistrzów, no to przed własną publicznością, w tak pięknych okolicznościach podnosicie puchar, zdobywacie złoty medal plus ligi. Jak ty się z tym czujesz? Jakbym tak tydzień temu przed pierwszym meczem powiedział, że właśnie w takim stylu, w taki sposób te trzy mecze się potoczą i że to my 10 maja dzisiaj będziemy świętować Mistrzostwo Polski, to myślę, że dużo ludzi pukałoby się po głowie. Nawet myślę, że paru kolegów z drużyny mógłbym rozśmieszyć, że to będą tylko trzy mecze na naszą korzyść. No świetne granie z naszej strony, świetny moment być tutaj, przeżyć to wszystko w własnej hali, tak naładowanej, takiej głośnej dzisiaj, tak żywiołowo reagującej. Świetna sprawa być częścią tego wszystkiego. Co takiego wprowadził do waszej drużyny trener Marcelo Mendes? Bo wy naprawdę wyglądacie teraz nie tylko fantastycznie sportowo, bo to oczywiście jest niepodważalne, że wasza forma jest fantastyczna, kosmiczna, ale również fantastycznie prezentujecie się mentalnie. Widać, że od początku do końca jesteście absolutnie zgraną drużyną, czego może gdzieś tam na początku brakowało, nawet w tym wspominanym przez nas często Pucharze Polski. No często w sporcie się mówi, że te największe, najlepsze zespoły poznaje się po tym, jak kończą. No ja nie chcę zapeszać tutaj, bo jeszcze jeden mecz przed nami w najbliższym czasie. No ale różne mieliśmy momenty w tym sezonie. W lidze czasami było fajnie, miło, przyjemnie, jak na samym początku. Później pamiętam, przyszedł grudzień, gdzie... Ojej, aż nie chcę sobie tego przypominać, jak to wyglądało, bo wyglądało to źle wizualnie, źle jeśli chodzi o wyniki. No ale otrzęsnęliśmy się. Później dostaliśmy srogą lekcję w finale Pucharu Polski, gdzie po tamtym, pamiętam, tydzień, który przeżyliśmy tutaj razem, dopiero na grillu, tydzień później gdzieś tam wyszliśmy z tego jako drużyna, bo wiedzieliśmy, że jeszcze trochę jest do ugrania w tym sezonie. No i dzisiaj kolejny punkt, który bym powiedział, no to dzisiejsze spotkanie, no tak jak mówiłem, no fenomenalnie przeżyć to, fenomenalnie zrobić to z drużyną taką jak Zaksa, nie gdzieś na farcie, nie gdzieś takim psim swędem, nie przez przypadek, tylko grając po prostu świetną siatkówkę przeciwko świetnej drużynie z drugiej strony i zdobyć Mistrzostwo Polski po raz drugi w ciągu 3 lat. Wielka sprawa. Czy to jest taki mentalny kop motywacyjny przed Ligą Mistrzów, to, że udało wam się wygrać? Nie udało wam się, tylko po prostu wygraliście dzięki własnej znakomitej grze z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Czy to wam daje taką pewność przed tym finałem Ligi Mistrzów? Myślę, że już pewnie byliśmy tutaj w tych meczach trzech, które ostatnio rozegraliśmy. Wiedzieliśmy, że mamy swoją siłę, tylko trzeba było po prostu wyjść i potwierdzić to na boisku, na parkiecie. Dzisiaj się cieszymy, ale chciałbym zobaczyć jeszcze raz w tym samym stylu, w taki sam sposób prezentujący się zespół 20 maja, bo zwieńczyć sezon kolejnym zwycięstwem, kolejnym pucharem będzie smakowało jeszcze lepiej. Dzisiaj się cieszymy, dzisiaj jesteśmy w niebie. Myślę, że możemy powiedzieć, że plus liga, no to jest to, czego oczekiwaliśmy po sobie w tym sezonie, ale nie chciałbym dzisiaj o tym myśleć, ale mam nadzieję, że dźwigniemy jeszcze jedno trofeum. No myślę, że my, kibice i dziennikarze, będziemy w niebie, jeżeli taki poziom utrzymacie do Turynu. A oczywiście Zaksa też może nieco lepiej zagra i obejrzymy świetne widowisko. Jakub Popiwczak.